Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa. Fach w ręku, tak bywa. Z niczego mogę zrobić coś fajnego. Jak drut pod ręką mam, a u mnie cyk, a u mnie fuch. I zaraz kurwa to pod ręką idzie w ruch. Bo u mnie luks i hopsasa. I wszystko to, co majster chciał, to ma. Siemadeczko, bit tam znowu w moim garażu. To się kurwa nigdy nie skończy. Co chwila coś trzeba przerabiać, bo majster źle by liczył. Dobra, ale już jesteśmy przy końcówce. Dzisiaj zamontujemy sobie boss bar. Ja już wyciągałem, więc nie jest po środku, bo patrzyłem, jak działa. To jest zegar do ładowania. 52 mm, troszkę mały. Mógłbym jakąś busolę taką zajebać, ale nie chciało mi się szukać. Pierwszy lepszy znalazłem. No i luks. Meister zamontuje. Zobaczymy, ile dmucha kompresorek. Zamówiłem też taki regulator do podciśnienia, do blow-offa, że można sobie wyregulować, kiedy ma się otworzyć. Ktoś mi podpowiedział to w komentarzach. Meister skorzystał. Zamówiłem sobie, więc trzeba będzie to podregulować. Dobra, zobaczymy w ogóle, ile będzie dmuchał. Ale musi chyba dobrze dmuchać, bo jak majster mordo dmuchał i pół bara, kurwa, wydmuchał. Minus pół bara, zassał. Montujemy to. A, patrzcie, co mam jeszcze. Gdzie ja to, kurwa, rzuciłem? A, tutaj jest. Rureczka. A wiecie, do czego ta rureczka? Bo zrobimy sobie tutaj, o... Przetniemy ją na pół. Jo, takie kurwa uszczeleczkę. I na to też sobie założymy uszczeleczkę, żeby łap nie rozpieprzać. Master już pohancerował łapeczki ze wszystkich stron. Więc rureczka taka silikonowa, fajna. Ładnie nam się tutaj pozakłada. Troszkę będzie ładniej to wyglądało. O, ale żeś w piachu jebał. Kurwa. Ładnie to będzie wyglądało. A, jeszcze kurwa. A, tu jeszcze mam, o. A, jeszcze w domu mam. Tutaj mam paczuszkę, już ją dawno dostałem. Kiedyś pokazywałem na streamie. Z pozdrowieniami za zajebistą fuszerkę stali widzowie femone.pl. Sprzedaj u nas.pl. Kolor wybrany specjalnie dla ciebie. Proszę bardzo. Majster. Kurwa, świeci. Bardzo ładne, kurwa, empowerki. Zamontujemy, ale to nie dzisiaj. W każdym bądź razie bardzo dziękuję za paczuszkę. Zamontujemy też to. Na górze mam jeszcze takie na błękitno taśmy, kurwa, świecące. Też trzeba będzie tutaj jakoś ładbajerzyć. Może tu gryla. I dostałem jeszcze paczkę. Nawet dwie, kurwa, co to jest? Hopsa, hopsa. Dwie takie duże paczki dostałem od tej samej osoby. Dzwonią jak spreje. Zaraz otworzymy. Haps, liścik tutaj widzę jakiś jest wsadzony. Od razu. Pokaż pan, kurwa. Krypton. Pozdrowienia od zespołu firmy Kamiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SPK. Czekamy na pierwsze loty, E39, z nowym kompresorem. W załączniku paczka rozmaitości z produktami naszej marki Krypton. Bardzo dziękuję. Git Malina, zaraz otworzymy. Zobaczymy, specjalistyczne rzeczy. Kurwa. Nadostaję od was, niedługo sklep otworzę, będę sprzedawał. Kurbo. Specjalistyczne, kurwa, towary. Zmywacz do hamulców, Strong Edition, o. Cześć pan. Takie środki bardzo dobrze z łapków, że tak powiem, zmywają. No, można odtłuścić jakąś blachę czy coś. Bardzo dziękuję. Kit Malina, je. Półek mam za mało. Będę musiał jeszcze półek dorobić. Kurwa, nie mam się tego położyć już. Hops. Hops. Mix. Preparat antyodpryskowy, o.
do spawaryczki chyba, żeby pistolecik chce psikiwać. Tak, tutaj mamy, co to jest? Smart ceramiczny. Kurwa, nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy są. Smart ceramiczny. Tu mamy odrdzewiacz. Tutaj mamy odrdzewiacz do śrubeczek, odrdzewiacz. Tutaj co to jest? Cynk naprawczy. O, silnik można ocynkować. Bardzo dziękuję za takie specyfiki. Ej. Coś tam je przysłały. O kurwa. O! O! Sejczęto można by było. Patrzcie, do tej, do ślipowania, papierek ścierny elegancki. Sejczęto zrobić tą zardzewiałą taką. Zaślipować cały ten lakierek. Co to jest? Uszczelniająca, neutralna, czarna. Masa uszczelniająca. O! Działeś pan! A to pod ciśnieniem jest chyba. Jak to działa? A i to pod ciśnieniem chyba jest. Koreczek zakłada, zakręcasz. Bardzo dziękuję. To też jest ta masa? Też jest ta masa. Tutaj też jest ta masa. I jeszcze jedne tarcze. Bardzo dziękuję za takie paczuszki. Majster pewnie będzie wykorzystywał to w filmikach. Do różnych celów, niekoniecznie do celów takich, jakie jest przeznaczenie, bo majster swoje wie. Odwozie niedługo hurtownię, kurwa, środków specjalistycznych. Dobra, to połóż na razie tu, później się na półeczkach porozkłada. Weźmy się za uszczelkę, a później weźmiemy się za tego, za ten zegar. Zegar to będzie moment. Podłączymy pod wyjście od gazu kolejny benzik. Najpierw ogarnijmy sobie tutaj. A żeby ogarnąć tutaj, nożyczki by się przydały. To bym tak sobie ciach. Dobry plan, dobry. Tutaj masz chyba nożyczki w tym. Ktoś mi napisał, że szukasz nożyczek, a nożyczki są kurwa w spawarce. Są, ale takie lance duże. Dobra, to tak ogarniemy, że sobie tak o, położę. Najgorzej jak... Gdzie lecisz? Najgorzej jak się przekręcił ta uszczelka, nie? To potem może nam nie pasować. Trzeba było jechać równiutko. Kurwa, jakie nożyczki pogięte. Jak druty tniesz, to i kurwa pogięte. Trzeba naprostować, co nieco. Wodyczka przyjęta. Chyba będzie cięło. O kurwa. Ta. Bateria mi się rozładowała, nie nagrywało mi dźwięku, ale o, majster już tutaj zmontował gumeczkę, że tak powiem, zaraz wam pokażę. Bardzo fajnie to wyszło. Tutaj to tam, chuj z tym, tu nie mam jak, bo tutaj jest o, od razu ta chłodnica, nie wiem jak tam podłożyć ten, ale patrzcie, o, hops. Jak elegancko jest. O, bardzo ładnie, panie, o. A pokaż, otworzy się w ogóle, gdzie się okleił. Patrzcie, luksus jest. Tu jest troszkę blisko, ale przechodzi. A tam też przejdzie, o. Elegancko jest. Już tak wygląda profesjonalnie, jak to tam uoklejone tutaj, taki jest bigibusy. Dobra. Dobrze jest. Idziemy montować zegar do ładowania. No to. Co tu mamy w takim pudełeczku? Ja też otwierałem. Pokazywałem na Instagramie, jak to tam funkcjonuje. Instrukcja psu i kurwa. Tutaj mamy do mocowania jakieś pierdoły. Tutaj mamy rureczki. Trochę przykrótkie chyba będą, ale zaraz majster tu gdzieś poszuka. No i mamy to byziuć. Tutaj mamy jakieś przebodziki. No i tutaj mamy ten cały zegar. Trochę mały jest. Powinna być taka większa busola. A tak jest taka popierdółeczka. Już się kurwa paluchany by macał. W każdym bądź razie jest podświetlany, więc ładnie on wygląda, się nam prezentuje.
Dlaczego to tak jest, kurwa, jakoś? Tego się nie przykręca? Tylko tak, będzie latać? Chyba nie to doma być. Coś tu, kurwa, mi odpycha. To to za długie jest. Kurwa, muszę po wszystkich poprawiać. No długież to zrobiły. No, działeś? To i to uwierdzie. Chyba, że tu musisz kabel jakiś dokręcić. Nie, tam pierdolisz pan. To i to upierdź. Jest, jest. O, teraz już głębiej wchodzi. Do samego końca. Ale musimy... Nie. Można było na silikon. Ale już nie róbmy puszerki. Zróbmy porządniej. Nawiniemy tutaj parę razy. Prawa fizyki zadziałają. Hops. Hops. Pokaż mi teraz. Kurwa, jeszcze za luźno? Nie, dobrze już będzie. Teraz nie wyjmiesz jeszcze. Tak musi być. Dobra, wciśnij. Pan. O. Jak go podłączyć? Żeby nam pokazywał ciśnienie z kompresora. Bardzo prosto. Czerwony jest plus, czarny jest minus. Żółty jest też plusem podświetlającym, więc czerwony z żółtym trzeba skręcić. Zielony, kurwa, idzie tutaj do tego. Tam jakiś trójniczek. Zielony idzie do tego, to jest ten czujnik cały, który trzeba podłączyć pod zasys. No. No i tak, tu podłączamy jak? Czerwony do czerwonego i żółtego, czarny do czarnego, a biały do zielonego niech będzie. Nie, tak musi być chyba. Biały z zielonym, bo tu idzie do tego czujnika, o tego. I teraz jak tutaj zasiemy, to powinno nam pokazywać minusowe, dodatnie albo ujemne ciśnienie. Zaraz wam pokażę. Dobra. Trzeba iść tam do akumulatora. Muszę wam powiedzieć, że to bardzo fajny bajer. Nawet można by było założyć do zwykłego samochodu. Podłączyć pod ciśnienie, w sensie, że tu pewnie trzeba by było zamienić kabelki. Te sygnałowe i tu by było podciśnienie, by zaciągało, to by tu nie wskakiwało na minus, tylko by wskakiwało na plus. Jakbyśmy tutaj zamienili pewnie kabelki. Pakiet premium za 500. I by nam pokazywało nawet w zwykłym samochodzie to podciśnienie takie, jakie się tworzy w tym. No taki oszukany, taki bajer by był. Ale by był. A kurwa, tutaj tak nie podłączysz. Nie mam jak teraz podłączyć. Dobra, podłączę tam w tym. W samochodzie to wam pokażę. Płyn jest jeszcze? Bogaż, hamuje, kurwa. To jeszcze jest. A pisaliście, żebym pokazał, jak to wygląda teraz od strony kierowcy. Tak wygląda, wcale tak nie zasłania to. Jak to oderwę tutaj, to nie będzie tak zasłaniało. Także nie jest źle. Patrzę, gdzie można by było zamontować ten dopalacz, ja to tu bym zapierdolił. Jeszcze za bardziej zasłonił ten. Albo tutaj, o tutaj daj. Można było na słupku, ale tutaj na słupku to... Chociaż może by było łatwiej z kablami tam przejść, słupeczkiem. Jakie mamy mocowanie tutaj w ogóle? Takie jakieś, na klej. Kurde, szkoda, że takie krótkie kable, jak ja to tam podłączę? A, bo ty długich nie musisz mieć, ty musisz mieć tylko rurkę długą. Jest tu gdzie przykręcić? Nie, chyba to przykleję na te gówno. Przyklejamy na tą pianeczkę. Kurwa, chyba dupę mam mokrą. Chyba te siedzenia są wilgotne. Dobra jest. To tutaj sobie złapmy to. Złapało. Fajnie, bo to można sobie wyprofilować w kształcie tego. Naszych zegarów. Tak damy.
zegar się przekręci później. Jacika, daj no jakieś skarpety, kurwa, żeby przetrzeć tutaj ten kusi brud. Elegancko, hops. I przyklejamy. Kurwa, człowieku. No jeszcze takich akcji nie grali, żebyś miał taki sprzęt. Specjalistyczny. Nie, jak na wkręt nie złapiesz, to chyba to odpadnie. O kurwa, kto się trzyma, człowieku? Dla pewności możesz złapać. Kręta zawierdziła. Aliganckiego. Dobra, zegar tu można sobie... by było przekręcić, gdybyś go nie wcisnął na siłę. Kurwa, zanim zrobisz, to popsujesz. Tu jest ładnie. Teraz trzeba przejść do prądu. Skąd ja tu prąd brałem? Coś zaizolowane, też nie wiem co to jest. Dobra, to tu trzeba na krótko gdzieś dotknąć do czegoś. I zobaczymy co się będzie działo. Czerwony i czarny. Jak włączysz tak power, to teraz tak, tu byś dał plus, a minus kurwa gdzie dotknąć? Do blachy gdzieś dotknąć, ale... Czyli tu byłby plus. Tu nie świeci. Ale i tu nie świeci. Czemu on nie świeci mi? Zaraz ogarnę temat, bo na razie muszę tymi kablami przejść. A potem rureczkę sobie pociągniemy gdzieś tam pod spodem i tam do tego, do odgazu któregoś. Kurwa, byś musiał to odkręcać. Nie odkręcaj, dawaj śrubokręta. O, widzicie, ja sobie tak zrobię, a może tu mogę przebić się? Nie, nie dasz rady. Tak se puszczę, o, hops. Tutaj. O, o, o. O. Zadzaj pan tam. Każdy chowa tam, gdzie może. Majster chowa tutaj. Też będzie dobrze. Tu trzeba... O, tam. Zrobione, zrobione. Teraz trzeba tylko pod, tutaj oizolować i podłączyć pod nasz pstryczek. Tu i tam miałeś dotknąć chyba do śrubeczki. Dotykałem, tak? Kurwa. O, dobra. Jest, działa zajebiście. Czyli tu trzeba podłączyć pod to. Wkręcimy sobie tą śrubeczkę tu z boku i mamy już nasz minusik. O, luksus je. Teraz tylko tutaj oizolować i włączymy zegary i będzie działać. Hops, działa zegar już, o. Można sobie kolor zmieniać. Zielony, niebieski, czerwony, zielony, dawaj, niebieski fajny jest. Jak dmuchamy, to nam pokazuje doładowanie, jak zasysamy, to jest... A, kiepłuca, kurwa! Ładnie, nie? Ej, czemu źle pokazuje? Niewyzerowany jest. Dobra, teraz pchamy, zobaczymy ile w płucach mam barów. Kurwa, nic! słabo, majster, kurde, słabo. Się papierosy kiedyś paliło. Dobra, działa, możemy podłączać. Tu wystarczy to, to wrzucić tam gdzieś w piździec. Tylko rureczkę musimy dociągnąć do tego. Fajnie, będzie pokazywał. Za mały jest, powinna być taka busola duża. Żeby obidać, kurwa, jakie ciśnienie. Ja to sobie podłączymy, o, tutaj pod pstryczek, elegancko. I teraz oizoluję sobie, idę tu, kurwa, tę izolację. Tu nie ma żadnej, nie ma. Mam benzik akwarystyczny. Zaraz pociągniemy ciśnienie sobie tam. Nie wiem, czy nie lepiej by było przejść tam od strony samochodu, przechodzić na tą stronę. Czy by nie było łatwiej. Bo tam możemy namierzyć jakąś dziurę, nie? A tutaj od tej strony to już chuj. Trzeba będzie kombinować. Tak, to może tak. Najpierw przejdę od tamtej strony, przeciągnę. Ale tutaj sobie już oizoluję to wszystko. Oizolujmy. Pirazy GB. Co tu tyle kabli? Jak ja mam tu kurwa funkcjonować? Przebi.
Ale nie wiem, czy jak to tutaj nie pstrykam, to nie iskrzy tutaj przypadkiem. Co nieco. Bo to tak jak cię mogę, ani nie przylutowane, tylko tak. Dobrze jest? Dobrze jest. Teraz musimy dociągnąć. To najlepiej było przełożyć gdzieś tam. Nie wiem, tak wsadzisz tam łapkę, kurde, te dziury. Wsadzisz tam? Wsadzisz, ale czy wyjmiesz? To wrzuć tu. A nie Jacku. Gdzie to jest? A, tu jest, dobra. Mam. O! Idź po wkręty, przykręć to, bo mnie denerwuje już. Najpierw idę tam pod maską popatrzeć, którędy można by było przejść. Dobra, przeciągłem serureczkę. Mam nadzieję, że się nigdzie nie zagięła i że nie będzie oszukiwało odczytu. I też mam nadzieję, że długość przewodziku też nie zmienia odczytu. Dobra, tak. Gdzie ta rureczka jest? Tu mam poprzeplatane między przewodami. Rureczki. Dobra, i trzeba wyciągnąć tam z drugiej strony. Także tu już mamy podłączone wszystko. Tu przeszłem, o, proszę bardzo. Hops. Teraz sobie tutaj pociągnę. Dobra, i tu albo tutaj wpidamy w to, co miałem te dwie końcówki, albo iść tam do tego, ale wydaje mi się, że lepiej tu by było wpiąć. Chociaż nie wiem, czy nie powinno być gdzieś pokazane tutaj, ile pompuje w ogóle kompresor, nie ile przechodzi przez tą przepustnicę, bo to jest przepustnica, nie? Nie wiem, czy to dobre, może tu powinien się wwiercić w kompresor. Ale dobra, podłączamy tu. Wejdzie na to, wejdzie na to. Tak i tak, tu utnij. Ops. Wejdzie? A nie musi. Ten wężyk muszę jakoś, kurwa, zatentygować. Czyli trzeba wkręcić śrubkę znowu jakąś. Dobrze. Kolejny nabój. Weź pan tak, skręć w dół. Jak strzeli, to w dół. Trytytka. I jest. Dobra. Można odpalać bosta. A, tu jeszcze mam ten niepodłączony. Nie wiem, co z tym krokowcem. Czy on musi być podłączony, czy nie? Bo jak nie musi, to chuj tam, niech se lezi. A jak musi, to lipa. Trzeba będzie się nawiercać tutaj gdzieś. Z tym wszystkim. Silikon już ładnie zastygł tu wszędzie. Więc już powinno wszystko działać. Odpalimy na chwilę, zobaczymy, czy działa nasz zegar. No i pan to, muszę tam w akumulator śrubokręta wbić. Podpięta jest przepływka, więc może się znów kopcić. Dobra, tam zobaczymy. Patrzcie, o, zegar teraz. Włączamy prąd, hops. Zegar nam się resetuje. Ej, nie w tą stronę pokazuje. Ej, czemu nie w tą stronę pokazuje? A, idź pan, kurwa, chuj. A, bo to zasysa. Nie, tu podłączyłem. Ja muszę podłączyć do kompresora gdzieś, a nie, kurwa, tutaj. Przed przepustnicą muszę to podłączyć gdzieś. Bo tak to zasysa cały czas. A, gdzieś pan doładowanie zrobił. Kurwa, wędzik już uciąłem. To był zły plan. A czemu zgasła w ogóle? Nie kopci. Czyli przepływka by działała? No źle zrobiłem. Nie rozerwało tutaj. Nic. Jak to, kurwa, teraz podpiąć? Panie, trzeba dziurę nawiercić i wcisnąć tu na siłę.
Teraz to w chuj na minusie mi ten boss pokazuje. Zaraz, przemyśl pan, może masz tu, co tam miałeś w komplecie? Ktoś pisał, że źle chodzi, że dodaje gazu, to on wtedy puszcza, to jest... A właśnie dobrze chodzi, bo jak dodaję gazu, to słychać, że jest zamknięty, a później jak puszczam gaz, to od razu słychać te puszczenie powietrza. Patrzcie. Wyjebało już. Zgadnijcie co? Zgadnijcie, co wyjebało. Daleko nie poleciał. O, proszę bardzo, benzik utrzymał. Ej, to jest... Mówiłem, na silikon przyklej. To tak nie może być. Trzeba wymyśleć jakiś specjalistyczny sposób. Mówiłem, że to więcej będzie problemów z tym wszystkim niż... Jak przyjebało. Powiem wam, w szybę by mogło zajebać, jakby była klapa zamknięta. Za duże ciśnienie napierdala. A, to nieskręcone było i... A, ja tego chyba nie skręciłem. Co za los. Mówiłem, kurwa. Jeszcze, kurwa, z buta. Szlak nie trafi, no jeszcze klucz zgubiłem. Gdzie on spadł? No nie widzę go. Dobra, chciał, nie chciał, to trzeba na silikon skleić. Dobra, ta gumka się utrzymała. Daj pan silikon. Czyli do odciny niebezpieczna sytuacja. Pocisk numer jeden byś sielił. Nie wyjdziesz. Dla pewności. Dobra, żeby było dobrze, to musimy taką sobie końcóweczkę. Od gazu majster odkręcił, od Staśka tam w garażu. Wkręcić sobie gdzieś w tą rurę od przed przepustnicą, nie? To wtedy nam będzie pokazywało ciśnienie na kompresorze. Bardzo dobry plan. Tu jest amelinion, może w ameliniona tutaj się wwiercić. Ale tak, żeby mi wężyk starczył teraz. Już napchnął. A teraz dupa. Tu jest podwójnie, przepływka i ten, tu się da. Dwa plastikowe rurki tu są. I się nagwintuje, wkręci to na silikon. Albo na poksipol jakiś. I będzie luksus. Dobra, bierć pan. Będziemy myśleć później. Jak coś wyjdzie, tak. O, i teraz tu się wkręci to. Nie ten gwint. Dobra, na siłę może pójdzie. Plastiku to śrubą gwintuj. Powinno się przegwintować. Aby prosto. Musisz cofać troszkę, nie? To cały czas kurwa do przodu. Człowieku, mało nie rozpierdoli. Tutaj majster podpiął, bo tam oszukiwało. Jeszcze to muszę podpiąć. Chodzi, kurwa. Chodzi, dobrze jest. Może ten stożek trochę chujowo, że tak w bok odchodzi, ale tak fajnie wygląda. No i tu pianeczka, jakieś kurwa przewody wystają, trzeba urwać.
Pokaż mi to. Już. Tutaj ledziki, to trzeba je będzie podczepić. Człowiek. Ja pierdolę. Normalnie wygląda kurwa zajebiście. Zajebiście wygląda. Laleczka. Myślę, że ten kompresor za mocno pompuje i ten jeden blow off jest kurwa za mało. On przy 3000 już ma kurwa 2 bary najebane w tych, w rurach. To przy odcinie to rozpierdoli te wszystkie rureczki. No i stało się, właśnie coś mi strzeliło znowu. Tym razem, kurwa, otwierasz, to jest otwarte. Tym razem wyjebało jakąś rurę, pewnie moją. Co to? A, to trzeszczy, mówię, kurwa, jakieś zwarcie gdzieś. Oh shit! Patrzcie, co się stało. A, idź pan, kurwa, kuj. Urwało z moich wkrętów rureczkę. Ośmy się najeździli. Czekajcie, coś jest, kurwa, nie takie. Wcześniej mogłem sobie kręcić obrotami. Czego trzeszczyć, kurwa? Coś paliło. Wcześniej mogłem kręcić do 4000 obrotów chyba, czy do 5, i się nic nie działo, a tutaj kurwa teraz wyjebało mi. Jakby coraz mocniej ten kompresor pompował. Znów muszę tutaj przerabiać. Trzeba będzie najpierw w ogóle zobaczyć, czy ten kurwa wytrzyma, ta moja konstrukcja przy odcinie. Jeśli wytrzyma, trzeba będzie jeszcze jednego blow-offa gdzieś zapierdolić. Nie ma wyjścia. Ze słabo wypuścia. Trzeba będzie tutaj zamówić silikonową tą gumeczkę. I się to jakoś połączy. Rynna by trzymała, kurwa. Dobra, git malina, byłoby na tyle. Do następnego, strzałeczka. Cześć! Idź pan w chuj, kurwa, z taką konstrukcją. Idź pan, kurwa, zrobił. What's up?